Dzień dobry. Dzisiaj omówimy film doktora Piotra Napierały, który krytykuje film Szymona Pękali z kanału Wojna Idei o ludobójstwie w Wandei. Z czego film Szymona nie ma znaczenia, gdyż wszystko, co mówi doktor Piotr Napierała, w mojej ocenie nie ma prawie żadnego powiązania z Szymonem. Zresztą sam doktor Napierała nazywa w tym filmie Szymona. Szymon Pękala jest hadekiem i chrześcijańskim takim... świderkiem. Szymon, proszę, zacznij sprzedawać własne lody o nazwie Świderki Idei. Dla habilitantów 10% zniżki. Jestem gotowy zapłacić, gdyż ja nie mam habilitacji. Według mnie doktor Napierała powiedział w tym filmie bardzo wiele rzeczy, które są wątpliwe historycznie. Następnie zaznaczam, że chociaż jestem katolikiem, to jestem też kosmopolitą. Gdy pytają się mnie o narodowość, odpowiadam, że jestem katolikiem. Nie uważam, że Polska może być potęgą, gdyż uważam, że jest ona modelowym przykładem państwa z mentalnością postkolonialną. Dlatego proszę nie nazywać mnie nacjonalistą, ale spokojnie, nie będę za to pozywał. Z tego co wiem, doktor Piotr Napierała ma dosyć pozów. Truś, jedyne co osiągnąłeś, wrzucając mnie w swoich materiałach do jednego worka z konfiarzami, to wykazałeś moją tezę dotyczącą tego, jak nierzetelnym krytykiem jesteś. A jeśli za te wszystkie pomówienia publicznie i na wideo mnie nie przeprosisz, no to osiągniesz także drugą rzecz, jaką jest pozew o pomówienie. W XVIII wieku nie ma koncepcji mordu przeciwników politycznych. W ogóle nie ma czegoś takiego, bo w XVIII wieku jest radykalizm się ogranicza do tego, że człowiek może stworzyć oparty na własnym rozumie ustrój. Natomiast nie ma czegoś takiego, że trzeba masom przeciwstawić masy. W ogóle nie ma masowego pojmowania polityki. Nie ma, że należy masy rzucić przeciwko jakiejś tam szlachcie, czy masy należy rzucić przeciwko fabrykantom, czy komukolwiek takiemu. No, jest to bardzo odważne stwierdzenie. I aby się przekonać, czy jest to prawda, odwołajmy się do Louis de Saint-Just, czyli jednego z przywódców rewolucji francuskiej, współpracownika Maksymiliana Robespiera. Republika zostanie prawdziwie ustanowiona dopiero wtedy, gdy wolą suwerena zostanie stłumiona mniejszość monarchistyczna, gdy prawem zwycięzcy nad nią zapanuje. Nie wolno wam oszczędzić niczego, gdy chodzi o walkę z nieprzyjaciółmi nowego porządku. Wolność musi zwyciężyć za wszelką cenę. Musicie ukarać nie tylko zdrajców, ale nawet obojętnych. Musicie karać kogokolwiek, kto jest bierny w republice i nic dla niej nie robi. Odtąd bowiem naród francuski objawił swą wolę. Wszystko, co się jej sprzeciwstawia, do niej nie należy. Wszystko, co nie należy do suwerena, jest wrogie. Nie ma nadziei na żaden pomyślny rozwój, dopóki dycha choćby jeden wróg wolności. Karzecie wyłącznie zbrodnie oczywiste. Zbrodnicza hipokryzja pozostaje bezkarna. Zarządźcie, by ukarano w każdej grupie jakieś lekkie nadużycie. To jest sposób na wystraszenie złych, by im pokazać, że rząd ma na wszystko oko. Naród trzeba nauczyć nienawiści. Nienawiści do tych, którzy nie doceniają przedstawicieli. Nienawiści do bogatych, do księży i książąt. Republiki nie da się pogodzić ze słabostkami. Zróbmy wszystko, by nienawiść do królów płynęła w żyłach ludu. Oczy całego ludu zwrócą się ku ojczyźnie. Nienawiść to panaceum. Wszystko, co nie przypomina czystej miłości ludu i wolności, znienawidzę i na odwrót. Dzięki nienawiści lud, nareszcie obudzonym, wzniesie się do rangi Herkulesa. Potrzeba krwi, by skonsolidować rewolucję. Jeśli nie przelejemy krwi kontrrewolucjonistów, pamiętajmy, że oni któregoś dnia przeleją naszą. Trzeba schwytać wszystkich podejrzanych, zamknąć ich tak, skąd nie da się uciec, a gdy pojawi się jakieś powstanie, trzeba to miejsce otoczyć snopami słomy, nasączonymi substancjami zapalnymi, które następnie podpalimy. Jeżeli brzmi dla was to jak wynaturzenie jakiegoś Heinricha Himmlera czy krwawego Karła Jeżowa, to bardzo dobry trop, gdyż wielu historyków uznaje Just Sainta za prekursora tych panów. Jednakże to nie wszystko, gdyż Jacob Talmon, autor świetnej książki Źródła demokracji totalitarnej, również opisał ten problem. Robespierre pisał: w republice nie ma innych obywateli poza republikanami. Royaliści, konspiratorzy są jedynie obcymi lub raczej wrogami. Obywatel miał prawo do ochrony socjalnej. Jednak obywatele nie jest każdy, kto się urodził na ziemi francuskiej. Obywatelem jest jedynie ten, kto duchowo identyfikował się z substancją francuskiej narodowości, z wolą powszechną. W żadnym wypadku nie można stwarzać wrogom ludu możliwości zniekształcania i sabotowania woli ludu. Istnieje tylko lud oraz wrogowie ludu. Każda partia jest przestępstwem, bo działa na rzecz izolacji ludu, towarzystw ludowych i niezależności rządu.
Każda frakcja jest przestępstwem, bo neutralizuje siłę publicznej cnoty. Solidność naszej republiki wynika z samej natury rzeczy. Suwerenność ludu wymaga, by stanowił on jedność. Jest przeciwna frakcjom. Każda frakcja jest zatem zamachem na suwerenność. Albowiem po zwycięstwie w walce o nieskrępowaną suwerenność ludu, najwyższym celem stała się jedynie wolność. Stała się jedność woli. Robespierre pisał, potrzeba jednej woli. Aby była republikańska, chcemy republikańskich ministrów, republikańskich gazet, republikańskich deputowanych, republikańskiego rządu. Wojna zewnętrzna była chorobą, śmiertelną, ale ciało polityczne było chore skutkiem rewolucji i podziału woli. W innym miejscu Robespierre dodaje, na pytanie, czy jest możliwe połączenie interesów ludu oraz interesów bogaczy i ich rządu, Robespierre udziela lakonicznej odpowiedzi. Nigdy. Wykreślił to ostatnie pytanie i ostatnią odpowiedź, jednakże sam fakt ich zapisania świadczy o kierunku, jakim zmierzały jego myśli. W innej notatce Robespierre'a czytamy, że burżuazja jest źródłem wszystkich zagrożeń wewnętrznych. Aby pokonać burżuazję, należy zmobilizować lud. No ale idźmy dalej. Oświadczam, że tym człowiekiem jest Robespierre, tylko on może uratować państwo, miał powiedzieć Saint-Just. Dodajmy, że w duchu jego słynnego stwierdzenia, każdej rewolucji potrzeba dyktatora, który ją ocali siłą, bądź cenzorów, którzy ocalą ją dzięki cnocie. Te dwa stwierdzenia dzieli jedynie mały krok od uogólnienia teorii dyktatury rewolucyjnej. Dyktator, który mógłby odpowiadać za utrzymanie wolności. Dyktatura Robespierre'a byłaby dyktaturą wolności. Ta skrajna centralizacja oparta z jednej strony na kontraście pomiędzy tożsamością interesu narodowego i jedności woli powszechnej osiągnęła w ten sposób apogeum w formie scentralizowanej dyktatury niewielkiego organu stanowiącego zarazem część władzy prawodawczej i wykonawczej. Danton skomentował to następująco. Depozyt egzekucji prawa powierzono nareszcie odpowiednim depozytariuszom. Dyktatura ta była dyktaturą jednej partii. Jej prawa i dekrety przewidywały wyraźnie najściślejszą współpracę między agentami dyktatorskiego komitetu i lokalnymi towarzystwami ludowymi, to znaczy jakobinami. Tworzyły one sieć towarzystw, niezapisanych w konstytucji oraz istniejących poza oficjalną strukturą instytucji administracyjnych. Jednocześnie zakazano wszelkich zebrań publicznych, z wyjątkiem klubów jakobińskich, jako wywrotowych wobec jedności rządu i zmierzających ku federalizacji. I teraz możemy przejść do ludobójstwa Wandei. Jakie argumentowano? Jakie czyniono? Jeden z generałów stwierdził. Towarzysze, wkraczamy do kraju ogarniętego powstaniem. Rozkazuję wam zatem palić wszystko, co nadaje się do spalenia i brać pod magnety każdego mieszkańca, którego spotkacie na swej drodze. Wiem, że mogą być jacyś patrioci w tym kraju. Wszystko jedno. Musimy poświęcić wszystko. Gdziekolwiek się udajemy, niesiemy pożar i śmierć. Wiek, płeć, nic się nie liczy. Wczoraj jeden z naszych oddziałów spalił wioskę. Pewien wolontariusz zabił własną ręką 3 kobiety. To okrutne, ale ocalenie republiki stanowczo tego wymaga. No i czego my się dowiadujemy? Terror służy do konsolidacji władzy. Należy nauczyć lud nienawiści do księży, monarchów i bogatych. Trzeba stłumić jakąkolwiek mniejszość. Obojętność jest zdradą. Rewolucja nie powiedzie się, dopóki żyją wrogowie ludu. Należy zmobilizować lud przeciwko bogatym. Jest się albo republikaninem, albo zdrajcą. Jedność myśli, frakcje, sprzeczne opinie to zdrada. Potrzeba dyktatury, aby utrzymać wolność. W imię celu można mordować nawet zwolenników rządu, gdyż jednostka nie ma znaczenia. Mordy kobiet i dzieci są warte ocalenia republiki. No i zastanówcie się, czy nie przypomina wam to ani troszkę stalinizmu, leninizmu, maoizmu? No bo mi troszeczkę, więc pan Napierała nie ma racji, że nie istniała koncepcja masy przeciwko masom oraz mordów politycznych czy masowych. Rewolucja francuska była taka ostra, jaka była. Nie dlatego, że Francuzom coś odbiło i zaczęli robić nowy obrządek świata i w ogóle novus ordo seclorum i w ogóle trzeba zabijać chłopów czy coś. Nie, tylko dlatego, że i nie było to żadne planowane ludobójstwo. Rewolucja francuska była taka ostra, ponieważ było wiele zwalczających się nawzajem stronnic, była atmosfera paniki nieustannej, która była związana z tym, że Francja prowadziła jednocześnie, posuwała rewolucję francuską do przodu, a jednocześnie prowadziła wojnę z prawie całą Europą. Z Austrią, z Prusami, z Hiszpanią, z Wielką Brytanią. I nie było tutaj, była jedna wielka psychoza strachu, tak, że za to, że oni najpierw obalili, a potem uwięzili, a potem ścieli Ludwika XVI,
no bo on spiskował z Austriakami innymi przeciwko nim, przeciwko rewolucjonistom, już tam abstrahując od tych podziałów między rewolucjonistami. Oni się po prostu bali, że będzie zemsta. Panna Pierała myli się w 99%. Zacznijmy od tego, że rewolucja francuska od początku wprowadzała ustawy godzące wolność, jak na przykład zamknięcie wszystkich klasztorów, czy próba sekularyzacji kościoła. Kraje ościenne faktycznie planowały interwencję, ale zrezygnowały z niej, gdy Ludwik XVI w 91 przyjął konstytucję. Jednakże w wyniku śmierci Leopolda II i wstąpienia na tron Franciszka II, rewolucyjne władze planowały interwencję. Zaczęto głosić bzdurne hasła o rewolucji światowej oraz krucjaty antymonarchistycznej na cały świat. W 92 rewolucyjna Francja wypowiedziała wojnę Austrii, a ponieważ francuska armia była źle przygotowana, no to zaczęła bardzo, bardzo, bardzo sromotnie przegrywać. W wyniku porażek doszło do zamachu stanu, radykalizacji i tym podobne. To właśnie podczas wojny ścięto króla, co właśnie było wynikiem tych radykalizacji. Piotr Napierała ma tylko częściowo rację, że wojna była czynnikiem wywołującym terror. Faktycznie dzięki wojnie Jakobini mogli wprowadzić swoją dyktaturę, ale nieprawdą jest, że stosowali terror ze strachu. Gdy armia francuska wygrywała, a zagrożenie było zażegnywane, terror trwał nadal i mało tego, nasilał się. Wynikało to z tego, że terror był dla Jakobinów środkiem do celu, budowy nowego świata. Dla Robespiera terror nie był wyjątkową zasadą, ale uwydatnioną sprawiedliwością, emancypacyjną i specjalnym aspektem zasady cnoty. Robespierre nie chciał szybkiego zwycięstwa w wojnie, gdyż uważał, że terror straciłby rację bytu. Terror miał być bowiem preludium do nowego świata. Traktowanie tego jako jakiegoś podobnej sytuacji jak Rosja 1618-1619, kiedy bolszewicy mieli komforcik, bo mieli pokój z Niemcami, którzy jeszcze musieli dokończyć I wojnę światową, potem były jeszcze inne problemy i potem bolszewizm się zaczął rozlewać. Przecież to był kompletny komforcik. Jeździł sobie taki Feliks Dzierżyński pociągiem i zabijał wszystkich zdolnych do noszenia broni, żeby nie obalili komitetu. W Wandei niczego takiego nie ma. W Wandei jest po prostu psychoza, że Wandea zostanie wykorzystana przez wrogów Francji do inwazji i sytuacja była bardzo na niekorzyść Francji. No cóż, jest to bardzo odważne stwierdzenie. Przeanalizujmy je więc. Od 1917 roku trwała w Rosji wojna domowa, w skład której wchodzili bolszewicy, biali, eserowcy, zielone armie, machnowcy, powstańcy kronsztaccy, ruch basmachi, kozacy, setki grup chłopów, które się buntowały, najróżniejsze grupy anarchistyczne, separatyści z Finlandii, Łotwy, Litwy, Estonii, Syberii i wiele, wiele innych, 100 tysięcy żołnierzy legionów czechosłowackich i minimalnie, ale jednak interweniowała Francja, Wielka Brytania, USA. I oczywiście nie wymieniłem tutaj wszystkiego, gdyż nie da się wymienić wszystkiego. Żaden historyk prawdopodobnie nie byłby w stanie. Sytuacja bolszewików do 1919 była dramatyczna. W tym właśnie roku biali podjęli dwie ofensywy, których celem było zdobycie Moskwy. Ze wschodu była ofensywa Aleksandra Kołczana, a z południa Denikina. Jeżeli pan Piotr Napierała faktycznie nazywa to komfortową sytuacją, to podejrzewam, że sytuację Polski w połowie września 1939 roku nazwałby niełatwą, no ale bez przesady. Prawda jest taka, że aż do porażki ofensywy południowej bolszewicy walczyli o życie i to właśnie te czynniki wywołały u nich potrzebę terroru. Lenin inspirował się Jakobinami, którzy wprowadzili terror po zamachach na czołowych Jakobinów. Lenin wprowadził go po nieudanej próbie zamachu na jego życie i stwierdził: należy im uzmysłowić, że od tej pory stosować będziemy wzorce rewolucji francuskiej i oddamy ich pod sąd. To, że rewolucja francuska była inspiracją dla terroru, potwierdza również Trocki. Żelazna dyktatura Jakobinów spowodowana była potwornie ciężką sytuacją rewolucyjnej Francji. Surowość proletariackiej dyktatury w Rosji, powiedzmy od razu, była uwarunkowana przez nie mniej ciężkie okoliczności. Nieprzerwany front na północy i południu, zachodzie i wschodzie, Denikina i tym podobny, przeciwko Rosji występowali jednocześnie lub po kolei Niemcy, Austriacy, Czesi, Słowacy, Serbowie, Polacy, Ukraińcy, Rumuni, Francuzi, Anglicy, Amerykanie, Japończycy, Finowie, Sądczycy, Litwini i tak dalej, i tak dalej. I tutaj wchodzi właśnie problem Wandei. Rewolucjoniści francuscy postanowili ukarać Wandeę i dokonali czegoś, co możemy nazwać ludobójstwem, aby mieć pewność, że nie dojdzie ponownie do buntu. I tak samo zrobił Lenin z kozakami z Donu, którzy wspierali białych, szczególnie podczas ofensywy na Moskwę w 1919 roku. W 1920 roku rozpoczęto masowy terror i deportacje,
ale Lenin stwierdził, że musimy eksterminować kozaków, gdyż jest to nasza Wandea. Dlatego przyjmując, że dr Piotr Napierała ma rację i że terror rewolucji francuskiej i ludobójstwo Wandei to tylko efekt uboczny strachu z powodu wojny, no to dalej była to inspiracja dla bolszewików, dla których terror musiał zostać wprowadzony z powodu ciężkiej sytuacji w wojnie domowej. Jednakże pan Napierała się myli, bo jak wcześniej wykazaliśmy, terror jakobiński trwał i nasilał się nawet, gdy zagrożenie zostało zażegnane. Ale dlaczego? Zacytujmy. Stalinowi zaimponowała mu formuła Robespiera. Kto chodzi przetykanym złotem w spodniach, jest wrogiem wszystkich sansculottów. Już wówczas zwrócił uwagę na interesujący jego zdaniem ustęp mowy Robespiera. Kiedy wolność święci, jak mogłoby się wydawać, największe triumfy, wrogowie ojczyzny knują coraz bardziej zuchwałe spiski. Do tego poglądy, że każda frakcja jest problemem, zasada jednomyślności, potrzeba terroru do konsolidacji władzy, albo jesteś z nami, albo przeciwko nam, obojętność to zdrada, zabijanie nawet zwolenników w imię swoich celów, to wszystko było w terrorze jakobińskim, jak wykazaliśmy, no i potem przeszło to na Stalina. Podsumowując, mam bardzo dziwne wrażenie, że pan Napierała nie obejrzał filmu Szymona i rzuca losowe pomysły, które mają problem, aby być oparte na faktach. Czyli oczywiście jest to tylko moja ocena, ale na koniec mały bonus. Nie ma, że należy masy rzucić przeciwko jakiejś tam szlachcie, czy masy należy rzucić przeciwko fabrykantom, czy komukolwiek takiemu. Mowa arystokratów francuskich wspierała nurty bardziej umiarkowane, a niektórzy nawet te radykalne rewolucji francuskiej i chętnie niektórzy rezygnowali z tych tytułów, więc nie ma żadnego tego. I Szymon... Z tego miejsca chciałbym podziękować patronom, w tym Arturowi Bazie, Łukaszowi Gruszyńskiemu, Jakubowi Królowi, Maciejowi Cuderze oraz Mateuszowi Kazimierzowi Sosze. Jeżeli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite.